Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast Naśladowca i dzisiaj zabieram Was na tereny Alaski. No to chodźcie. Na czas trwania dzisiejszego podcastu będziemy w miasteczku Girdwood. Miasteczko to liczy w 2019 roku ledwo ponad 1700 osób i jest oddalone o około 60 km na południowy wschód od Anchorage. I jeśli będziecie mieli chęć poczytać o atrakcjach w Girdwood, to prawie zawsze natkniecie się na hotel Alieska, który jest polecany jako świetne miejsce wypoczynkowe. I to właśnie w jednym z budynków biurowych kompleksu oraz schronisku dla narciarzy późną zimą 1978 roku Frank Pierce i jego współpracownik mają wymienić zużyte dywany. Kierownictwu resortu zależy na czasie. Chcą jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu. Do Alieski wiosną przyjeżdżają narciarze, którzy korzystają z dłuższych dni i wyższych niż zimowe temperatury, żeby uprawiać swój ulubiony sport. Kulminacją sezonu, zarówno pod względem ilości osób, jak i ilości pieniędzy, jest trzydniowy wiosenny karnawał na początku kwietnia. Narciarze będą płacić za rozrywki sportowe i barowe, a resort nie korzysta z usług pancernych samochodów przewożących czeki i gotówkę w bezpieczne miejsce. Cały zarobek byłby przetrzymywany w sejfach hotelowych i transportowany do banku w Anchorage dopiero w poniedziałek rano. Frank, mając dostęp do poszczególnych budynków resortu, może zaplanować najbardziej zuchwałą kradzież w historii. Na marginesie dodam, że tamten wiosenny weekend jest sukcesem dla ośrodka. Ponad 5000 osób skorzystało z usług hotelu Alieska. Dzięki uprzejmości i nieświadomości pracowników sklepu z pamiątkami, zuchwały sprawca, przyszły sprawca może więcej dowiedzieć się, gdzie mieszka i kim jest Chris von Imhoff, a jest on dyrektorem generalnym kurortu. Jego dom znajduje się w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca pracy. Mieszka tam ze swoją żoną Niną, 6-letnim Chrisem Juniorem oraz 9-letnim Rudim oraz szwagrem Lonem Whaley. W domu von Imhoffów jest taka niepisana tradycja, że ostatnia osoba, która idzie spać, zamyka drzwi na klucz i gasi światło. W noc napaści pan domu oraz jego synowie już śpią. Nina i Lon jeszcze oglądają telewizję. Co prawda pies pilnujący domu zaczyna nagle ujadać, ale rodzeństwo, nie widząc nic niepokojącego, wraca do oglądania programu telewizyjnego. Kilka minut później oboje już są trzymani na muszce przez dwóch mężczyzn noszących narciarskie maski oraz ciemne ubrania. Kolejne kilka minut później Lon i Nina leżą na brzuchach. Ręce mają skrępowane za plecami. Zostają przykryci kocami przez napastników. Chris von Imhoff nie ma przyjemnej pobudki. Kiedy otwiera oczy, wpatruje się w lufy pistoletów i dwóch nieznanych mężczyzn, którzy żądają od niego informacji dotyczących wyłączenia systemów alarmowych, kluczy do biura oraz szyfru do sejfu. Pan domu nie zna kombinacji do zamków sejfu, ponieważ to nie on chowa gotówkę do wnętrza, ale może im przekazać pozostałe informacje. O tej porze w recepcji ośrodka ma być tylko jeden pracownik. Nogi i dłonie Chrisa zostają związane kablem. Jeden z napastników zostaje w domu rodziny, podczas gdy drugi udaje się do hotelu Alieska. Pracownikiem, który miał niewątpliwą nieprzyjemność z nieznajomym mężczyzną, jest to Paul Aubert. Jest on pochłonięty papierkową robotą, kiedy nagle za nim staje zamaskowany mężczyzna. Człowiek ów przekręca jego głowę i zdejmuje z nosa okulary, uniemożliwiając mu tym samym przyjrzenie się właśnie temu nieznajomemu. Następnie zabiera do pobliskiego pokoju i przywiązuje jego ręce i nogi do łóżka, uniemożliwiając mu tym samym przyjrzenie się jemu. Następnie zabiera do pobliskiego pokoju i przywiązuje jego ręce i nogi do łóżka wydartymi z prześcieradła pasami.
Jest przy tym na tyle troskliwy, że dopytuje Paula, czy węzłami nie odcina mu dopływ krwi do kończyn. Niestety Obert nie zna kombinacji do otwarcia sejfu. Zuchwała kradzież nie przebiega tak, jak obaj rabusie sobie to wymyślili, a mężczyzna w hotelu związany jest przez 4 kolejne godziny. Przez ten czas złodziej z biura kilkukrotnie jeździ do domu von Imhoffów, konsultując swoje działania z napastnikiem, który tam się znajduje. Niestety ta noc jest bardziej niż niesprzyjająca dla rabusiów. Pewien wypadek przykuwa uwagę Johna Trontera, właściciela Girdwood Texaco. Stacja benzynowa umiejscowiona jest na skrzyżowaniu Seward Highway oraz Alieska Highway, głównej drogi prowadzącej do Girdwood i hotelu Alieska. Oto mężczyzna widzi samochód, który przejeżdża przez znak stop umiejscowiony na zboczu autostrady. Robi to tak niefortunnie, że spada z nasypu. Spada na bagniste podłoże, znajdujące się 4 metry poniżej. Kierowca pojazdu wysiada i ucieka z miejsca. Jak się później okaże, ucieka, ponieważ w jego samochodzie policjant stanowy znajdzie kilka pustych butelek po piwie. Jedyny funkcjonariusz w mieście, Bill Hodges, kiedy otrzymuje informację o tym incydencie po godzinie 22, bez ani minuty zwłoki rusza na miejsce. Podczas jazdy znajduje mężczyznę idącego wężykiem poboczem. Po przeprowadzeniu 2 szybkich testów okazuje się, że były kierowca na rauszu idzie w kierunku Anchorage autostradą Seward. Policjant zawozi go na posterunek, przeprowadza test alkomatem, umieszcza w celi i wreszcie o godzinie 3:30 w nocy może zakończyć pracę. Biorąc pod uwagę, że jest to czas bezpośrednio po 3-dniowym karnawale, miał nadzieję na wcześniejsze zajście. Nie jest mu jednak dane zbyt długo rozkoszować się łóżkiem i ciepłą kołdrą, gdyż 45 minut później w jego mieszkaniu znowu rozbrzmiewa dźwięk dzwonka telefonicznego. Dyspozytor z posterunku policji upewnia się, że zaspany funkcjonariusz ogarnia, że właśnie rozmawia o napadzie z bronią w ręku w ośrodku narciarskim. Podczas jednej z podróży do domu von Imhoffa pracownikowi biurowemu udaje się wyplątać z węzłów i zadzwonić na posterunek. Tak samo Ninie i jej bratu udaje się skontaktować z dyspozytorem. Hodges mieszka zaledwie kilka przecznic od hotelu, co umożliwia mu szybkie dotarcie na parking miejsca zbrodni. Drzwi wejściowe wiszą luźno na zawiasach. W środku widać dużą odbitkę podeszwy buta. Napastnik, żeby dostać się do środka, kopnął z całej mocy drzwi. W pomieszczeniu biurowym funkcjonariusz dosłownie potyka się o puste szuflady kasowe, papiery oraz gruz. Otoczenie sugeruje, że napastnik pomagał sobie materiałami wybuchowymi. Sejf stoi na środku pokoju z wyłamanymi drzwiami. Kiedy rabuś w domu von Imhoffa dostaje informację o udanej kradzieży, prosi Ninę o 15 minut na ucieczkę. W końcu przecież był dla nich wszystkich taki miły. Potem się ulatnia. Nina szybko rozwiązuje brata i męża. Lon z bronią w ręku przeszukuje okolice w poszukiwaniu napastnika, a Chris ze swoją bronią jedzie do biura hotelowego. Kiedy policjant stanowy wychodzi z części biurowej i kieruje się do recepcji hotelu, widzi, jak z parkingu samochodowego rusza furgonetka. Hodges bezzwłocznie wskakuje do swojego samochodu i podąża za wozem. Jednak dosyć szybko go gubi. W międzyczasie policjanci stanowi ustawiają blokady drogowe na północ i na południe od Girdwood, na autostradzie Seward oraz na autostradzie Alieska. Jest to jedyna droga prowadząca z kurortu. Hodges jedzie autostradą w stronę Anchorage. Wraca jednak, kiedy spotyka się z wozem patrolującym. Ponieważ zajęło mu to sporo czasu, no to nie był obecny przy zeznaniach Niny od samego początku. Dlatego też myśli, że kobieta mówi cały czas o jednym napastniku. Zresztą obaj byli prawie tak samo ubrani, różniły ich tylko buty. Jeden na nogach miał trampki, a drugi botki.
Kilku sąsiadów zeznaje, że noc przed napadem widzieli dwóch mężczyzn w dziwnych perukach kręcących się wokół domu von Imhoffów. Inny mężczyzna prowadzący motocykl opowiada, że w dzień rozstawienia blokad na autostradach widział podejrzanie wyglądającego autostopowicza na południu od Beard Creek. Jego dziwne zachowanie polega na tym, że zachowuje się tak, jakby próbował złapać stopa. To jeszcze nie jest nic dziwnego, ale kiedy jakiś samochód się przy nim zatrzyma, to mężczyzna biegnie w pobliskie krzaki. Kiedy samochód odjeżdża, mężczyzna wychodzi z krzaków i znowu wystawia kciuka. Nad podejrzanym osobnikiem lata helikopter i jak przekazuje funkcjonariuszowi pilot, mężczyzna ani razu nie wyglądał na zaniepokojonego tym faktem. Hodges udaje się we wskazane miejsce i tam na wzniesieniu w okolicach Bird Creek spotyka podejrzanego mężczyznę. Łatwo jest go rozpoznać, ponieważ na czole nadal ma zwiniętą maskę narciarską. Przeszukuje jego kieszenie i z jednej z nich wyciąga pistolet kaliber 38. Ów mężczyzna miał rzekomo znaleźć ten właśnie wyciągnięty mu z kieszeni rewolwer, natomiast w plecaku ma mieć jedynie brudne ubrania. Przedstawia się jako Frank Pierce Jr. Policjant stanowy konfiskuje pistolet, nakazuje podejrzanemu wsiąść do samochodu i poucza o jego prawach. Jak się okazuje, Pierce kierował się do Seward i za bardzo nie chce współpracować z policjantem. W związku z tym Hodges obiecuje mu, że jeżeli okaże się, że Frank nie miał nic wspólnego z napadem, to on odwiezie go do połowy drogi do Seward. Podejrzany jak najbardziej godzi się na taki układ. Na posterunku policji dochodzi do przeszukania plecaka podejrzanego i owszem, są tam ubrania, ale jest także 60 tysięcy w gotówce i w czekach upchane w kopertach. Kwotę tę miał znaleźć razem z pistoletem gdzieś tam w terenie, koperta była w jednym miejscu, pistolet w drugim. Pierce potwierdził, że był w pomieszczeniach biurowych resortu, kiedy późną zimą wymieniał dywany. Śledczy wydedukowali, ponieważ pojawia się tutaj jeszcze śledczy Bernard, że ktokolwiek próbował rozpruć sejf, ma na swoim ubraniu drobiny z sejfu albo materiałów, którymi sobie pomagał. Zatem Frank dostaje więzienny drelich, a jego dotychczasowe ubranie zostaje zabrane do badań. Ma poczekać w więzieniu w Anchorage na dalszy rozwój wypadków. Kiedy znajomi i przyjaciele Franka dowiadują się, że został aresztowany, nikt nie jest zaskoczony. Następnego dnia po zatrzymaniu w więzieniu odwiedza go siostra, 23-letnia Grace. Grace razem ze swoją przyjaciółką Tracy Hub zaopiekowały się furgonetką Franka. Jeżdżą po okolicy Anchorage, a kiedy śledczy pytają młodej kobiety, czy coś zabrała z samochodu, no to ona odpowiada, że tak, zabrała torbę z jego brudnymi ubraniami i uprała je, bo prawdopodobnie brat będzie potrzebował czystych ubrań. Śledczy konfiskują furgonetkę, ubrania, a sprowadzony specjalista rozbiera pralkę, w której kobieta prała ubrania brata, ma zamiar wyciągnąć wszystko, co zebrało się na filtrach urządzenia. Tył furgonetki zostaje dokładnie poddany inspekcji i w samochodzie technicy znajdują perukę. Wszelkie dowody zostają wysłane do laboratorium w mieście Waszyngton. W międzyczasie zgłaszają się świadkowie, którzy opowiadają, że widzieli podejrzanych mężczyzn kręcących się bez celu po hotelowym barze. Wyglądali tak, jakby czekali, aż wszyscy goście pójdą do swoich pokoi. Zdarzenie miało miejsce w wieczór przed napadem. I jakkolwiek detektywi mieli mocne dowody przeciw Pierce'owi, no to nadal nie wiedzieli, z kim on właściwie współpracował i kto pilnował von Imhoffów. Podejrzaną z miejsca staje się Grace Pierce. Zresztą, kiedy funkcjonariusz Hodges pędził za podejrzanym samochodem, no to po drodze zatrzymał kobietę prowadzącą furgonetkę. Kobieta ta była w towarzystwie mężczyzny i utrzymywała, że nie widziała żadnego podejrzanego samochodu. Śledczy wtedy się spieszył i nie wylegitymował pary. Teraz Grace utrzymywała, że w dzień napaści pożyczyła swój samochód nieznajomej kobiecie.
Ta nieznajoma miała całkiem sensowny powód, żeby poprosić o furgonetkę, a mianowicie szukanie pracy. Jak dla mnie to jest średnio sensowne alibi, ale Hodges musiał odpuścić. Na tamten poranek nie miał nic kompletnie przeciw Grace. Niezbyt dobrze przyjrzał się kobiecie wtedy. Mało spał, gonił za podejrzanym. Skoro nie siostra, no to może któryś z przyjaciół. A tu śledczy mają w kim wybierać, chociaż ich uwagę przykuwa znany z pokaźnej kartoteki kryminalnej William Stewart Beef Stew. Czasem jest on współlokatorem Franka i czasem pracuje w sklepie motocyklowym. To zainteresowanie Stewartem jeszcze się wzmogło, kiedy 11 maja 1978 roku na posterunek policyjny dzwoni Ron Robinson. Ten 23-latek wynajmuje Beef Stewowi dom w Anchorage. Tylko że on zna go pod ksywką Mad Dog oraz wie, że towarzyszy mu kobieta, rdzenna Amerykanka o imieniu Gloria. Mad Dog zwierzył mu się, że był zamieszany w napad na hotel Alieska i ma z tego skoku trochę gotówki, którą dobrze ukrył. Robinson przyznaje, że nie zgłosił się wcześniej, ponieważ bał się, że jego lokator może mu coś zrobić. Śledczy rozmawiają ze Stu. Opowiada on im historię, że mieszka i opiekuje się domem Rona, dopóki Ron go nie sprzeda. Sieć zależności wskazuje, że Mad Dog jest chłopakiem Grace Pierce. 12 maja za kaucją na wolność wychodzi Frank Pierce. Mężczyzna nie próżnuje i chce jak najszybciej odzyskać swoją furgonetkę i swoje ubrania. Samochód jak najbardziej może mieć, natomiast ubrania zostały wysłane do analizy do laboratorium. Pierce się oburza i nie jest zadowolony. Kilka tygodni później już wiadomo, skąd takie było jego zachowanie. 6 czerwca laboratorium przekazuje śledczym informację, że na ubraniach i filtrach pralki znajdują się resztki izolacji sejfu, prawdopodobnie sejfu z resortu Alieska. 2,5 tygodnia później Pierce i Stewart zostają oskarżeni o włamanie do mieszkania, włamanie do budynku innego niż mieszkanie oraz napad z bronią w ręku. Podczas aresztowania Stewart zaczyna przebąkiwać, że mógłby zechcieć porozmawiać o napadzie, gdyby udało mu się zawrzeć ugodę. Niestety prokuratorzy nie są zainteresowani taką ofertą jednego z dwóch oskarżonych. Zatem Beef Stew zamyka się w sobie i przestaje mówić. Pod koniec lipca do uszu Niny von Imhoff docierają interesujące informacje. Jej przyjaciel miał rozmawiać z dwoma swoimi znajomymi, którym Frank Pierce złożył propozycję uczestniczenia w napadzie na sejf hotelowy. Mężczyźni ci mieszkali w okolicach Bird Creek. Ci mężczyźni odmówili, ale śledczy mimo to rozmawiali z nimi i dowiedzieli się, że Pierce lubił planować w głowie różne napady, po czym chwalić się swoimi pomysłami przyjaciołom. Mężczyźni ci pomyśleli, że oto są świadkami kolejnego brylantowego pomysłu kolegi i nie potraktowali go poważnie. Pistolet Pierce'owi miał kupić 22-letni David Early. Młody mężczyzna był dość mocno poddenerwowany. Oprócz 38 kupił jeszcze 2 pistolety. Włożył je do papierowej torby, po czym wyszedł ze sklepu tylnymi drzwiami. Nie zabrał ze sobą dokumentów, które sprzedawca wydawał do zakupów. Sprzedawca przesłuchiwany przez funkcjonariuszy argumentuje, że zdenerwowanie klienta nie jest powodem do niesprzedawania mu tego, czego sobie życzy. Po wyjściu ze sklepu z artykułami żelaznymi w Anchorage wsiadł do samochodu, w którym już siedział inny mężczyzna. Detektywi namierzyli i przesłuchali Earla. Według jego słów, kiedy chillował sobie po zażyciu substancji psychoaktywnej w swoim samochodzie, został napadnięty. Sprawcy napaści ukradli mu papierową torbę z pistoletami oraz gotówkę, którą przy sobie miał. Z Frankiem Pierce miał się poznać kiedyś przez wspólnego kolegę i ten wspólny kolega miał na imię Tim. Early zeznał, że krótko przed kradzieżą pokazywał pistolety owemu Timowi. Stewart zostaje okazany Chrisowi, Ninie oraz jej bratu.
Po przeczytaniu kilku słów z kartki, Chris potwierdza, że oto stoi przed nim napastnik. Nina i Lon się wahają, przez co identyfikacja zostaje zakwalifikowana jako niejednoznaczna. Sprawa przeciw Stewartowi zostaje wycofana z powodu braku sensownych argumentów. I także ostatecznie Grace Pierce znika z radarów funkcjonariuszy. Najprawdopodobniej była zaangażowana w napad, ale nic nie można jej udowodnić. Śledczy są tak zdesperowani, że poddają Hughesa hipnozie, mając nadzieję, że mężczyzna przypomni sobie twarz kobiety prowadzącej furgonetkę, którą zatrzymał w dniu napaści. Niestety hipnoza przeprowadzona 7 miesięcy po napaści nie przynosi żadnych rezultatów. Właściciel stacji benzynowej nie zidentyfikował kobiety prowadzącej pick-upa, także podejrzenia co do Grace Pierce musiały zostać odsunięte. W marcu 1979 roku Frank Pierce zostaje skazany przez ławę przysięgłych za włamanie do mieszkania i włamanie do miejsca innego niż mieszkanie oraz kradzież i ukrywanie skradzionych towarów oraz posiadanie broni. Za każdy zarzut zostaje mu zasądzone po 11 lat, kary te wszystkie ma odsiadywać jednocześnie. I w tym miejscu kończy się historia zuchwałej napaści na hotel Aljeska, czy też bardziej na sejf hotelowy. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tą historią, że nie znaliście jej. No i cóż, do usłyszenia moi drodzy jutro podczas kolejnej historii Daily. Pa, pa.